1990 roku utworzono zespół folklorystyczny Jurajskiej Igraszki. Obecnie myszkowski zespół tworzy kilkudziesięciu artystów z różnych grup wiekowych. W swoim repertuarze Jurajskiej Igraszki posiadają tańce narodowe, takie jak polonez czy kujawiak, oraz tańce regionalne, o czym mogliśmy przekonać się podczas koncertu zorganizowanego z okazji 30-lecia zespołu. Rozpoczynamy z przytupem, tak można powiedzieć. To będzie słychać na scenie. Dzisiaj 30-lecie naszego zespołu folklorystycznego Jurajskiej Igraszki. To jest jedna z najdłużej działających sekcji w naszym Domu Kultury. Jesteśmy z tego bardzo dumni, że te 30 lat ten zespół istnieje i mam nadzieję, że będzie istniał kolejne 30, ponieważ chętnych mamy bardzo dużo. Na dzień dzisiejszy zespół liczy około 80 członków, więc myślę, że damy radę przez kolejne 30 lat, a nawet i 60, a może i 90 istnieć i promować polską kulturę, polski folklor, bo w repertuarze zespołu są i narodowe tańce polskie, i tańce regionalne, więc repertuar jest bardzo zróżnicowany, będzie pięknie, głośno i kolorowo. Zespół Jurajskiej Igraszki od 3 dekad rozsławia myszków na festiwalach folklorystycznych i wielokrotnie odnosił sukcesy w kraju i za granicą. To ogromna duma dla mnie jako gospodarza miasta, mieć takich ludzi jak Katarzyna Miklas i Jurajskiej Igraszki, które stają się wrosły w nasze miasto z okazji naszego jubileuszu. Droga Katarzyna, wszystkiego najlepszego. Życzę jak największych sukcesów, ale również życzę tych sukcesów dydaktycznych, tanecznych, żeby to, co najtrudniejsze, udawało się dobierać odpowiednich ludzi, żeby wciągnąć ku tańcu folklorystycznemu najmłodszych, żeby zwłaszcza chłopców, młodzieńców i mężczyzn, których jest zawsze mniej w takich zespołach, dało się liczniej przyciągnąć. I co? Rozwijajcie się i graszkujcie nam i bądźcie dalej z nami. Wszystkiego najlepszego. Na pewno jest się czym pochwalić. Przede wszystkim warto podkreślić, że to jest praca wielu setek ludzi, każdego instruktora, choreografa, każdego tancerza, każdego rodzica, który przeżył uczestnictwo dziecka w zespole. To jest praca pracowników Domu Kultury, dyrektorów przez te kilkadziesiąt lat, którzy zechcieli zainwestować, uwierzyć w to, że ten zespół jest w stanie być rozśpiewaną, roztańczaną wizytówką miasta. Dzisiaj być może moda na coś innego, ale proszę zwrócić uwagę, że przez te wiele, wiele lat zespoły folklorystyczne nie tracą na znaczeniu i nie muszą się bronić przed modą i zmieniającą się modą. Jakby nie powiedzieć, zawsze zespoły folklorystyczne, gdziekolwiek się pojawią, to co podkreśliłem przed chwileczką, witając wszystkich, ale również poza granicami kraju, niektórzy nam zazdroszczą właśnie, że w taki sposób rozbudzamy naszą młodzież, młodych ludzi, a jednocześnie kultywujemy tradycje. Podczas koncertu jubileuszowego na scenie zaprezentowali się aktualni członkowie zespołu. Jak bywa przy takich okazjach, nie obyło się również bez występów dawnych członków Jurajskich Igraszek. Na scenie zobaczymy osoby, które pamiętają początki tego zespołu. Jak dinozaury wyszliśmy ze swoich jaskiń i ciężko pracowaliśmy przez okres przedświąteczny po to, żeby jeszcze raz poczuć te emocje na scenie. To jest coś fantastycznego, co łączy ludzi zespołu, coś niepowtarzalnego i trudnego do opowiedzenia. Kto nie był, chyba do końca nie czuje. Kto jest, wraca co 5 lat i to jest taka moc i siła tego zespołu. Jubilaci z okazji swego 30-lecia przygotowali niesamowite widowisko ukazujące piękno naszego rodzimego folkloru. Muzyka i kolorowe stroje podbiły serca publiczności i potwierdziły, że Jurajskie Igraszki są folkową wizytówką Myszkowa. Na czarnoczka nie siadaj, że lód podoczka ma.